Trzeba słuchać mnie? No, Jezus Maria, ja wiem, że się backstaba w Ria nie wali, no ale ja nie będę biegała im za plecami non stop, przecież to nie jest PvP, tylko ja chcę się wykoksać. O, Jesus, ludzie, ale wy tu macie problemy. Tyle razy ze pleców podeszłam, to nikt tego nie zauważył, ale jak przodem podeszłam, to wszyscy widzą, że ja backstaba z przodu uderzyłam. Żeby takie problemy były na świecie, jak backstab z przodu, to świat by był piękny. Jak was to boli, to nie paszta. Teraz specjalnie będę wszystkie backstaby z przodu waliła. Żeby was oczy zabolały. Matko, matko, macie takie problemy czasami. Aż czasami nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. No to wiesz, no jak ci tutaj boli po oczach, no to musisz zamknąć oczy i nie patrzeć się. Albo tam palcem przesuń do góry, to się zmieni light na jakiś inny. Jeszcze tutaj dużo was będzie w oczku. Rzecz podejrzewam. Nie kuję cię w oczy to, że mam 80 level, bo mnie kuję, żebym chciała mieć 84. Da się radę coś z tym zrobić? Nie mam pojęcia. No a jak przerzucałeś te itemy? Jak próbowałeś przerzucać, skoro się nie da? Musisz mi powiedzieć, jak próbowałeś. Nie wiem, ja sobie przesyłam do moich innych postaci mailem, jak na przykład mam coś na sprzedaż czy coś. No to mailem sobie przesyłaj, po 6 itemów można. Ja jestem pierdzielenia trochę, no ale cóż. Mailem? To już ci mówię. Tutaj dajesz, klikasz system menu po prawej stronie na dole. Przedostatnia opcja mailbox. I tutaj dajesz send mail. Wpisujesz u góry nick. Czyli nick swojej drugiej postaci na przykład. Title. No i wiadomość. No i tutaj masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem okienek. I je możesz uzupełnić, czyli tyle możesz itemów za jednym zamachem przesłać. Czaju? Tak, można je między innymi kątami, ale tylko i wyłącznie w mieście, albo w tych miejscach dozwolonych, jak na przykład tak samo jak bufa bierzesz. Zrozumiałeś, o co mi chodzi, czy nie za bardzo? A Zbyszek i Zbigniew to samo? Dobra, jakbyś czegoś nie zrozumiał, to się pytaj, dobra, bo nie wiem, czy się dobrze wytłumaczyłam, czy dobrze, czy zrozumiale ci wytłumaczyłam.
Wiesz co, ja nie wiem, co warto spoilować za bardzo, bo ja tak... Ja sobie zrobiłam spoila, ale bardziej pod to, żeby móc na trochę mocniejszych mobach wystać przy okazji tam pospoilować, bo lecą czasami blesety z różnych mobów, ale to bardziej w party jak się idzie. A na takich mniejszych levelach to dobrze by było jakiś poradnik przeczytać, gdzie spoilować spoilem. Na których levelach gdzie. Są chyba strony internetowe, gdzie są przeznaczone dla spoili i na którym levelu co można by spoilować chyba. Bo ja tak powiem ci, że ja nigdy nie crafciłam, ani nie zbierałam tak bardzo mocy, żeby się znać na tym. Aż tak na tyle dobrze, żeby wiedzieć, gdzie coś znaleźć. EWS to właśnie są, były, wiesz gdzie były? Dzisiaj NH2 upgrade'owy, tak? Wiesz czemu? Bo tutaj ludzie już raczej upgrade'ami nie grają. No to mało spotkane jest, wiesz? O, na przykład sprawdź sobie, gdzie można enhanty EWA spoilować, to później sobie będziesz szedł, na przykład jak masz spoila na tym levelu i spróbować sobie możesz pospoilować. Lasek taksy. Nie wiem, czy nie nazywało się to kiedyś jak Drop Calculator Lineage 2, ale nie jestem teraz pewna. Drop Calculator Lineage 2, spróbuj sobie wpisać w necie, może będzie coś jeszcze. No to szukaj sobie w necie, może znajdziesz jakieś info. Czekaj, pani Lasiu. Ja jestem tutaj po lewej, jako mapkę sobie otwierasz, żeby na tą wyspę podejść w razie co. Czekaj, iść na górę i w lewo biec, tak? Wyścigowy lasek, tak. Ładnie będziesz robił koncert. Serio, to nie takie straszne. No ale wiesz, no respy masz, nie? Wolę zabić tych 500 syren niż biegać za tymi lunarami. No wiem, pamiętam.
Ja pierdolę. Barcik. Muszę miejscówkę zmienić. Kurwa, te poison bullet mylące są. Dobra, stoję. Moda na cooldownie masz, nie? Ale nie. No, mogłeś spoila też na innym koncie, no. O, Odyn jest. Farty odchodzą. A nie, masz otwarte? No to już jak tam uważasz, jak tam grać będziesz. To by się ma dobrze grać. Dobra, widzę. Z lewej strony mapy pod wyspą. Dobra, teraz idę się kurwa na lewo. Ono od początku się respę, czy gdzieś od połowy? Fajne, tak?
dalej. Ten jaki poleciał, Willow Parlot. Zrób się. Co to było? Co to było? Nie ten, nie kojarzysz? Ej. Co mówię? No. Nieprawda. Teraz jak mówiłeś o tym, że prawda po prostu nie pije, nie? Lasek. Mi wcześniej wyskoczył komunikat, że jest proteca, coś tam. Więc nie wiem do końca, czy to o to chodzi. Nie, styczeń nie ma.
Chyba. To z fortecą. Hej ho, siemanko. O, dzięki za gifcika. Ile tych lat w ogóle się respi? No, widzisz, no Dagera trochę ciężej będzie mi wyekspić samej. Bo SPS-a tam pobiedę, ale... Czyli tak... W sumie trzymam się tą postacią tutaj, no ale idzie to tak... Trochę w lato. No chciałam 84 level bić na tej subklasie też, bo tak, na łajnie mam 85, na pierwszej subklasie mam spoiler 84. To jest druga subklasa i jest 80 level dagger. I chciałabym bić 84, żeby chociaż jedną biżuterię mieć i później mi zostanie jeszcze jedna suba do zrobienia, ale to już na spokojnie, do 76 tylko dobić, już tam nie będę się pałować. Od razu, żeby wbić tam maksymalny level. Restored.
85 maksymalny, tak. Jeszcze tak trochę bije. Ja chciałam bić tutaj 8-4 i później chodzić na farmy, bo ja mam, drogi kolego, dagerki S84 szkowane, fajne. Już na spoilu je mogę nosić. Tylko że na spoilu samemu też ciężko chodzić na ten, na jakieś fajne dropsy. No, właśnie, żebym sobie pograła tym taggerem, bo można na mocniejsze moby też chodzić. I ten, może nie ze spoila, bo tutaj spoila, wiadomo, nie ma, ale można też wydropić z tych mocniejszych mobków. Muszę jeszcze na spoilu poszukać jakichś miejscówek fajnych do farmienia. Jakieś enhanty czy coś. Enhant. Nie, no wypadają. Byłam ostatnio z takim gościem. Na jednej miejscówki enhanty do armoru wypadały. W A. Nie, AE, sorry. Enhant armor. S-grade'owy. Bardzo fajnie leciały. Siemka. A enhanty do broni, to nie wiem w zasadzie gdzie fajnie lecą, będę musiała posprawdzać, bo już w zasadzie moim spoilem to da radę gdzieś się utrzymać. Ale na jakichś takich mobach, w którym się nie agrują, najlepiej tak, żeby sobie same stały. No, to ty ze mną byłeś, no. To tam bardzo fajnie leciały te enhanty. Są katakumby, ale ja tam nie chodzę. Ja mam swoje miejscóweczki. Katakumby mnie tak trochę nie rwą tutaj. Teraz będziemy cofać 15 razy, kurwa. Matko, ja nie wiem, czy ja biję ten 84 level w tym tygodniu w takim tempie. Muszę jakieś party mieć chyba. SPS-em lepiej samodzielnie. XP szybciej idzie. Znowu tym, kurde, trochę będzie problem. Crafting handle? Handle? Ale co, że... Craftisz coś i sprzedajesz? Bo ja nie wiem, co mam rozumieć poprzez to.
dalej ludzie. No ludzie inni też krawcą, no ale... Ja wolę sobie kupić na przykład itemek, no ale są osoby, co krawcą na przykład, nie wiem, bronie, czy jakieś tam armory, bo są jeszcze coś, jeżeli o to ci chodzi. No dalej handlarze są. No tak, tak, dokładnie. Z czasem się uzbiera tych imaców i tych kej do krawcenia, że można coś ukrawcić. Pewnie czemu nie? Ktoś ma jeszcze krafta swojego. Oczywiście. Lepszy dagger to dagger. No może nie mam wszystkich buffów, spoko. Nie wiem, czasami mi się kasują, jak sobie coś wezmę albo za dużo mam. Poza tym mogę też się jebnąć, także to też jest możliwe. Podobnych buffów używałam kiedyś na innym serwerze. Podobnych. Nie mówię, że to były te same, ale były podobne. Jak dla mnie były spoko. No mogę się mylić, bo nie jestem specjalistką w tych tematach. No. Daję sobie z nimi radę, ustoję. Krytyki wchodzą, więc nie ma tragedii. I nie jestem jak jakiś muł, tylko w miarę szybko bije. A jak w 84 będę miała dual daggerki, to będzie kosa dopiero. Ale co nie duale? Właśnie tak, duale. Już są kupione i będą duale. Postanowione, zdania nie zmienię. A co mam sobie kupić na dagera? Łuk? Chyba nie. (Grywa)
Będzie kozacko z tymi duelami, ja wam mówię. Będzie dobrze. Na PvP to ja mam swojego SPS-a, o ile nim wystoję, a na daggerze będą dual daggery i koniec, kropka. Ja nie muszę chodzić na PvP na daggerze. No jak będzie, no to będzie, no to pożyjemy, zobaczymy, przecież ja nie robię postaci, żeby się tutaj z kimś zabijać, czy coś. Co mówisz? Co mówisz? No, ale... Kurde, no, łucznikiem trzeba trochę mieć refleksu, żeby nim grać, bynajmniej tak kiedyś było, a... Ja tym tak dawno nie grałam, nie robię mnie w ogóle granie łucznikiem, fajna postać, ale nie wiem, czy na tym serwerze to przejdzie. Mam książkę Dual Dagger Mastery. Obczajmy, zobaczymy, jak później się już skoksam bardziej. Na razie mi się tak dobrze gra na spokojnie, chociaż chciałabym już być tutaj tylko ten 84 level, żeby mieć jedną biżuterię i nie przestać itemów, jak przelogowuje się na inną postać. Tylko to w sumie o to by mi chodziło. Tylko o to chodzi, żeby biżuteria została. No tutaj na tej postaci mogę też łucznikiem grać, bo ma skillę po duch. Skilla jakiegoś. Ale kompletnie nie kręcimy to. Ja tą postać kiedyś miałam zrobioną, ale miałam dual daggery założoną na niej. I grałam po prostu jak dagger. Dobrze, no ale słuchajcie, wy se robicie postać po swojemu, ja se robię po swojemu. Jakby każdy był taki zajebisty jak wy, to by tutaj ludzie grać nie mogli, bo by nikt nie ustał na spocie. Powiem tak, nie ma co z Rage'arem, będzie dobrze. Się mój Paweł śmieje z boku. Co nie zmienia faktu, że z Hydro Dagger nie ma szans? Może i tak być, no ale ja nie robiłam postaci pod PvP. Poza tym co będzie, to będzie i czym się tu przejmować. Jakbym się tak miała zamartwiać przyszłością, to już bym musiała zbierać na pomnik. No chyba nie. Poza tym, no... Zaraz. Mateusz, to ja proponuję tobie zrobić tego daggera.
Nie. Nie, tak mi jest dobrze, dzięki. Dzięki za wasze porady. Potrzeba. Nie, nie kojarzę takiej postaci. Nie wiem, być może widziałam, ale to nie zwróciłam uwagi, wiesz? Miałam z 3 godziny dziennie, może 2-3. No wczoraj byłam trochę więcej, wczoraj byłam 4 albo 5. Praca, a co? Sporo czasu? No, wątpię. Trzeba się zorganizować z dniem, żeby mieć czas na granie. Taka jest prawda, no jak się zorganizujesz i zrobisz wszystko, co masz zrobić, co do ciebie należy i zrobisz to w miarę szybko, to masz więcej czasu, jak się będziesz z tym pierdzielić długo, no to kiedy ci zostanie czas, żeby coś zrobić dla siebie? Trzeba wstać szybko i później się położyć spać.
Ej! Seize the camp. Ale kurwa zdalnie kontra w dole. Zaraz Rewek ci was fakturę jeszcze wystawi. Ano, Linux dba na TikToku. Kurwa ty, te goldy znikło szybciej niż... Nie wiem nawet do czego to porównać. Ty to tu masz taką władzę.
No fajna jest muzyczka z L2, też sobie czasami słucham. Mi się podoba z Hunter's Beach muzyka. Co w ustawieniach mu zmieniasz opcję tego zasilania? Jak ma działać laptop? Tam w opcjach zasilania, jak on na laptopu siedzi, to opcje zasilania chyba, nie? Weź tam Rebek opcję zasilania i ustaw, że ma działać cały czas na kurwa maksymalnym tym. Dobra,
Paweł, później ten musimy. No, teraz przypomniałam. Dobrze.
Kawał. O, Morai i ring mi wypadł. Potrzebuję ringa. Aquavit. Siema. Siema albo się nie ma, chłopaki. Żywie, siema albo się nie ma, chłopaki.
Boks możesz na kurwiarz.
Gilda od ciebie nie gra? Gra, no ale widzisz jak gra. Chcieli wypierdolić tyle osób, a teraz prawie nikogo nie ma. Tak jest zawsze, nie? Czy tylko mi Radek przerywa, czy jeszcze kogoś? No chodź, chodź.
Szkoda, że dzisiaj nie piątek, co? Szkoda, że dzisiaj nie piątek, co? Siemka. No, mamy klan, no ale... Ludzie wchodzą, wychodzą, grają, nie grają. Trzeba byś napisać do klan lidera. Stawić mu wiadomość jakąś. Bigos na ławku.
Śpiewam umce, umce. Śpiewam ci, śpiewam umce, umce. Zaraz będę włączała TikTonga i tego. Na Discorda będę wchodziła. TikTonga, TikTonga. Wiesz, że masz kilka stacji radiowych w tym, w Vinage'u? Tak, tak, wiem. Zauważyłam to jakiś czas temu. Tam jest jedna party, coś takiego. No fajnie, fajną muzykę. Było gdzieś tutaj, nie? Nie dawaj na pół. Gdzieś tam tu strzałkami. Co? Czekaj. Czekaj, bo mnie zaatakowało. Czekaj. Gra teraz. Nie wszystkie są dostępne. Mhm. Ale normalnie tylko... Czekaj, ja ci włączę. Ale ja zaraz to wyłączam i tak to oraz. Ja ostatnio to sprawdzałam, wiesz? Nie wiem, Sumona startujesz, czy masz wszystko transportować? Nie wiem, czemu mnie nie przyniosło, biegnie. Podejrzewam dlatego, że kurwa w sezonie byłem, wiesz? No to nie ściągnęło. Komunikat could not perform teleportation. Bigos. Macie też główkę ode mnie. Dobra, jeszcze buks.
kurwa, po prostu biegnie i zabije wszystko. Podejrzewam, że wiesz, że pajac po prostu leci wszystkich, którzy są AFK. Leje.